zimnym jeszcze. Siemanko, z tej strony Maciek z Motorlandu. Jak doskonale wiecie, norma Euro 5+ wykastrowała z rynku dużą część motocykli, a ci, którzy postanowili te motocykle zostawić, niestety musieli się mierzyć z obcięciem mocy i z mapami, które pomniejszyły konie i niutki, dzięki czemu te motocykle mieszczą się w tej kategorii. Dzisiaj jesteśmy na hamowni i pokażemy Wam naszą SRT 900 SX schamowaną. Zapraszam Was na ten materiał. Jesteśmy na hamowni u Mariusza. Naszym pacjentem, tak jak Wam wspomniałem na początku, jest QJ Motor SRT 900 SX. Na temat tego motocykla wiem dosyć sporo, bo przejechałem nim 1500 km i ta nowa norma Euro 5+ wykastrowała go nieco w przedziale między 4 a 6 tysięcy obrotów. Nawet już, nie wiem, 2-3 tysiące to nie można, jest tak zubożony, że nie można zejść po prostu poniżej tych obrotów, bo motocykl szarpie, tak? No więc, więc to jest słabe. No. No tak, to jest jazda w stylu, że jesteś na drugim biegu, potrzebujesz odwinąć, jest między 4 a 6 nie ma i dopiero powyżej 6 tysięcy jest wystrzał. To jest też taki problem, że na przykład w korkach czy w mieście, no to musisz to redukować, że nie pojedziesz sobie trójką spokojnie jak starym motocyklem, gdzie on ci gładko idzie, tylko musisz to zbijać do jedynki. Więcej gazu, dwójka i to jest mieszanie. Tym bardziej no, motocykl się grzeje, bo jest zrobiony no, biednie, także no, takie są normy. Ale to nie jest tylko problem tej sztuki, nie? Jest wiele motocykli, nie, no, które to generalnie są po prostu przyduszone. Wszystkie motocykle, które teraz są produkowane, są tak zrobione. No, muszą być tak zrobione, żeby coś tam jakoś to się mieściło gdzieś. No. W porządku. My oczywiście dzisiaj schamujemy ten motocykl, tak żebyście mogli zobaczyć proces tego, jak na wykresie ładnie te niutki idą do góry. Przypomnij nam, ile on miał koni na starcie niutków? W oryginale on wychodzi w granicach 92 koni i chyba w granicach 89 niuta. Dobra, to na razie nie będziemy zdradzać, ile udało się wycisnąć, bo po prostu zobaczymy sobie to na wykresiku. Powiedz, Mariusz, czy ta mapa, którą zrobiłeś do tego motocykla i nie tylko do tego, czy ona jest legitna i tych motocykli nie wyrzuca z tej normy Euro 5+, czyli jeżeli zatrzymałaby nas policja i chciałaby naprawdę sprawdzić te pomiary spalin, ble, ble, ble i tak dalej, to czy to byłby problem jakiś? Nie, myślę, że to nie byłoby z tym problemu, poza tym no, to jest lepiej zrobione niż fabryka, więc motocykl no, przy jakichś tam obrotach wiadomo, że tutaj trzeba mu dodać paliwa, ale też przy innych obrotach trzeba mu zabrać tego paliwa. To nie jest tak, że dokładamy mu na fulla, żeby nie szarpał, nie? No bo to nie o to chodzi, żeby palił nagle 2-3 litry więcej i z tyłu na czarno było, tak? Tylko przy każdych obrotach robimy tutaj pomiar dokładnie AFR-u z każdego cylindra, więc tak naprawdę powinien według mnie palić mniej, jeździć równiej i dalej mieścić się w tych normach. Tym bardziej, że tutaj jest naprawdę raz, dwa, trzy, cztery katalizatory aż na przykład dołożone. Od razu na wyjściu z cylindrów są w środku, w rurach katalizatory. Czyli jest uduszony trochę ten sprzęt. Bardzo uduszony, tak, jest bardzo uduszony. Pokażę Ci jedną rzecz. Tak wygląda już po pomiarach sonda z jednego z cylindrów, gdzie wcześniej to było czarne, nie? Czyli tak naprawdę motocykl był przelany w niektórych jakby parametrach, w niektórych tu obrotach. Nie? Bo powiedz, to jest tak jak ze świecą, to powinno najlepiej mieć kolor kawowy, rozumiem, najlepiej, żaden inny. Najlepiej powinna być sarna, jak to niektórzy mówią, na przykład, albo kawa i wtedy to ma optymalne spalanie. Nie? Jakie jeszcze motocykle przyjeżdżają do ciebie na taką mapę? Czy to są jakieś starsze sprzęty, z których ktoś chce wydusić coś więcej? Generalnie to na tą chwilę to wszystkie nowe motocykle. Nowe. Wszystkie nowe motocykle są tak skastrowane, tak zduszone, że no jest tutaj pole do popisu, żeby to zrobić dobrze, tak? No bo no producent jakąś sobie tam założy,
powciska tych duszących rzeczy trochę, no i to wychodzi jak wychodzi, no, że tu się da jeździć, ale nie tak jakby się chciało. Tak. Słuchajcie, żeby było prawidłnie, zakładamy słuchawki, bo na pewno będzie bardzo głośno. Będzie ponad 200 na godzinę. Symulować te warunki, które są na zewnątrz, to mamy jeszcze wiatrak, który będzie nam robił pęd powietrza. Mamy wyciąg, mamy wiatrak, mamy 4 duże rolki, które robią obciążenie. To nie, też nie do końca puszczamy go na pusto na jednej rolce, tak jak w większości, dajmy, inercyjnych hamowni, gdzie jest tylko roleczka i już wykres się rysuje, nie? Tutaj jednak trochę ma więcej do roboty, nie? Bardzo ciekawy jestem tego, co się tutaj wydarzy. Konie po betonie. Jest głośno. Jesteśmy po kilku próbach, jak doskonale wiecie, każdy, kto dokonuje takich prób na hamowni, robi to kilka razy, żeby efekt dobry uzyskać. Wcześniej miałem go cały dzień, tutaj się z nim bawiłem, żeby wiadomo, w tą stronę zawsze trzeba to wszystko sprawdzić, żeby było na cacy. No i mamy gotowe, zrobione. Widzicie uzyski, jakie udało się zrobić. Mówiliśmy, ile było? 92 konie seryjne. Mamy koni 97. Seryjnie 92 konie, 87 Nm. A finalnie mamy zrobione 97 koni, 94 Nm. No dobra, bo to są tylko liczby, nie? To są suche liczby. Ale co to daje w rzeczywistości? Co to daje w rzeczywistości, jak ten motocykl jedzie, jak brzmi? Co byś o tym powiedział? No w rzeczywistości to mamy dużą różnicę już od najniższych obrotów, bo ten motocykl dużo szybciej wstaje, jest dużo bardziej elastyczniejszy. Nawet na 6 biegu można teraz zejść do 50, dajmy, kilometrów na godzinę i ten motocykl nie będzie szarpał. Nie będzie tak przyduszał się. No właśnie, tak nie będzie się przyduszał, nie będzie szarpał, tak. No najważniejszy to chyba jest dla każdego też ten najbardziej użyteczny zakres obrotów, czyli między 3 a 8 tysięcy, bo to nie jest też... Niżej nikt nie jeździ, wyżej też. Tak, to nie jest motocykl wyścigowy na tor, żeby go kręcić po 10 tysięcy non-stop obrotów. No i tutaj to zrobiliśmy dużą różnicę. Już zobacz od samego dołu, ile mamy, jaką mamy różnicę w newtonometrach, tak? Na przykład przy 3,5 tysiąca obrotów mamy 82 Nm, a seria miała 75, tak? No to 5-10 Nm to już jest bardzo odczuwalne. To jest odczuwalne, ta wieździe przy takim motocyklu. Trzeba też podkreślić, że to, co tutaj zrobiłeś, nie zabiera gwarancji. On się cały czas mieści w tym Euro 5+, i słuchajcie, mniej pali, lepiej brzmi, lepiej przyspiesza, co oczywiście sprawdzimy i jeszcze w testach drogowych, bo przyjechaliśmy tutaj samochodem i jeden z nas wróci, tym motocyklem i sprawdzi. Dobra, daj mu na zimnym jeszcze. Jest lepiej, jest lepiej. Różnica nie jest subtelna. Jest o niebo lepiej. W całym zakresie obrotów czuć lepszy power. Jazda pomiędzy autami w mieście nie sprawia problemów. Silnik się nie dusi. Zniknęła też dziura pomiędzy 4 a 6 tysięcy obrotów na pierwszych 3 biegach. Na 6 biegu da się teraz przyspieszyć od 45 km na godzinę aż do zamknięcia szafy.
Dziwne to uczucie poprawiać fabrykę, ale trzeba szukać sposobów na polepszenie komfortu i osiągów. Daj znać, co sądzisz o takim zabiegu i czy robiłeś w swoim motocyklu jakieś mapowanie. Do zobaczenia w następnym materiale z serii Chińczyk na salonach. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych filmów z tej serii.